Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Trwamy w Wielkim Tygodniu. My poprzez Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę będziemy chcieli skupić się na słowach Ewangelii, które danego dnia występują, dlatego że one są taką chronologią i pięknie nas wprowadzą do przeżywania Triduum Paschalnego. I tak, rozpocznijmy od Ewangelii, którą usłyszymy, albo już usłyszeliśmy dzisiaj. Będą to słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdziału 12, wersety od 1 do 11, w których to właśnie słyszymy, jak Pan Jezus wraz z uczniami udaje się na ucztę do Betanii, do domu Marty, Marii i Łazarza, którego jeszcze do niedawno, jak słyszeliśmy, niedawno wskrzesił do życia. No i chcemy zobaczyć w tej Ewangelii przede wszystkim wydarzenie, które dokonała Maria, bo tak naprawdę Marta usługiwała, Łazarz był tym, który prowadził rozmowę, rozmawiał z Panem Jezusem, z apostołami i w pewnym momencie Maria dokonała czegoś bardzo pięknego, bardzo potrzebnego gestu, mianowicie namaściła Pana Jezusa drogocennym olejkiem. I zanim się tutaj zatrzymamy, warto jeszcze zobaczyć w tej Ewangelii postawę Judasza, która często możemy odnaleźć ją w nas poprzez właśnie jego zachowanie, bo Judasz nie patrzy tutaj na sprawę duchową, ale popatrzył typowo materialnie, czyli popatrzył o to, że ten olejek bardzo drogi, drogocenny, nawet jak słyszymy w Ewangelii, można było sprzedać i rzekomo, jak on tam powiada, rozdać ubogim i potrzebującym, co Pan Jezus od razu stwierdza, że ubogich i potrzebujących macie wśród siebie cały czas, są dostępni, a mnie za chwilę nie będziecie mieli. Tak, i właśnie kiedy mówimy o Judaszu, warto na nim się skupić, jeżeli chodzi o te trzy najbliższe dni, czyli Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę, bo możemy zobaczyć, jaka w nim nastąpiła taka przemiana negatywna od tego, że był uczniem Pana Jezusa, aż po to, że go zdradził, ale myślę, że też i kluczowa w jego decyzji była ta sytuacja, którą usłyszeliśmy w sobotniej Ewangelii, gdzie arcykapłani postanowili, taki dali oni rozkaz, aby jeżeli ktoś będzie widział Pana Jezusa, żeby im go wydał. Dlaczego tak? To o tym powiemy sobie jutro. Ale dla mnie jest to kluczowe, że Pan Jezus, wiedząc o tym, że oni chcą go schwytać, w sobotniej Ewangelii słyszymy, że on się ukrył, nie przemawiał jawnie. Później, czyli ten fragment, który czytaliśmy w Niedzielę Palmową, uroczysty wjazd do Jerozolimy. Później chronologiczne jest to wydarzenie, kiedy Pan Jezus wkracza do świątyni i wygania bankierów. I wtedy arcykapłani nic nie zrobili, bo był za nim tłum, bali się tłumu. I mamy ten fragment z Ewangelii tej dzisiejszej, kiedy Pan Jezus je ucztę u Marty, Marii w domu Łazarza w Betanii. I myślę, że tutaj chronologicznie to działa tak super, ponieważ uczta jest wieczorem. Zatem po tych wszystkich wydarzeniach, które miały miejsce w świątyni, oni gromadzą się na uczcie. Jest to wydarzenie tego namaszczenia tym olejkiem. I Pan Jezus znowu zapowiada swoją mękę i śmierć. I tak sobie myślę, że apostołowie zapewne już domyślali się, że co się wydarzy w życiu Pana Jezusa, ale myślę, że nie byli aż przekonani do końca, że ta męka, śmierć i ostatecznie zmartwychwstanie nastąpi tak szybko. Dokładnie tak. I dlatego chcemy poprzez te kolejne dni, kolejne fragmenty Ewangelii, spoglądając oczywiście do tyłu, spoglądając do tego, co będzie przed nami, przygotować się na te wielkie Triduum Paschalne, które będzie tak naprawdę najważniejszymi świętami i najważniejszym wydarzeniem w Kościele. I patrząc jeszcze z perspektywy tej dzisiejszej Ewangelii, można by zadać sobie takie pytanie, czy Judaszowi faktycznie chodziło o cenę tego olejku? Czy może on poprzez to pytanie chciał dać wyraz czegoś innego? Być może tak. Ale to pozostawiamy już do indywidualnej refleksji i do indywidualnego rozważania Słowa Bożego. Dlatego, że Wielki Tydzień jest nam po to dany, abyśmy my także sami sięgnęli do tych treści, które są nam dane w Słowie Bożym. Ja dodam tylko, że zachęcam Was też do takiej refleksji, abyśmy spojrzeli na to bardziej co duchowe niż to co materialne. Bowiem Pan Jezus za chwilę odda życie z miłości do nas. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, z Panem Bogiem. Zapraszamy na jutro.